Cześć, jedna bardzo ważna informacja. Otóż ja zapowiadałem już vlogi z Rosji. Cały czas ich nie ma. Jestem już blisko sfinalizowania pierwszego odcinka, że tak powiem. Brzmi tak, jakbym serial kręcił, ale dobra. Przejdźmy do rzeczy. W pierwszym filmie na temat podsumowania występu reprezentacji Polski na Mundialu 2018 powiedziałem bardzo ważną rzecz, która brzmiała, że te vlogi się niedługo pojawią, ale... Nie widziałem za bardzo pod tym filmem wyświetleń, być może z powodu czasu, dlatego wolę tutaj wgrać to po prostu w postaci szybkiego komunikatu, że będą to vlogi nie tylko o tematyce piłkarskiej, o tematyce kulturowej, religijnej, że tak powiem. I też mogę wam powiedzieć, że Kazań to jest bardzo ciekawe miasto, ponieważ był to miasto, które w 90-tych latach po prostu bardzo dużo tam było przestępców. To było miasto mafijne, to był raj dla przestępców. Dopiero kiedy przyszedł Putin, to Kazań stał się miastem w miarę bezpiecznym. Więc chciałem wam o tym powiedzieć, ponieważ jest to bardzo ciekawa rzecz, ale także jest to miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo Tatarów, więc jest duże zróżnicowanie kulturowe. Będzie Muzeum Tatarów, więc to też myślę, że ciekawa sprawa, no bo to jest kultura trochę daleka od naszych, więc fajnie ją zaobserwować. Dobrze, no tyle, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do pierwszego odcinka z vlogu z Warszawy, w której byłem jeszcze przed odlotem do Rygi, a później z Rygi do Kazania i z Kazania. Cześć!